Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Marcin Sasin, witam państwa w studiu. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Były radny miejski, były radny sejmiku województwa lubuskiego, były poseł. Także minister, minister i doradca prezydenta. prezydenta tak, jest. E, politykę pan już zostawił na boku, czy na razie nie, taki no, ukryty no, e, <średniej> przyczajony tygrys ukryty smog? Korespondencyjnie. <średniej> korespondencyjnie tak. no, jest pan politykiem, powiedzmy, rasowym. Wróci pan do polityki? Będzie pan nie przystaro? jestem politykiem. ja uważam. No, no, jestem, wiem, jestem, delegatem, o, jestem, no jestem delegatem na Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Jestem szefem Pierwszego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie. Tak? Jest pan cały czas w biegu? Jestem cały czas w biegu. No właśnie... Przestałem być radnym po, po chyba 30 parów. O to właśnie nie? pytam: no. czy, 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 czy na razie y, po prostu działa pan partyjnie, ale później sprawdzi się pan w wyborach? To, by, to, był, to był mój, wybór, to był mój wybór i mówię wprost: to był protest przeciwko pewnym praktykom, które niestety, ale y, złe przynoszą skutki w samym Prawie i Sprawiedliwości. Dlatego ta, taki zawsze byłem krytyczny najpierw wobec własnego środowiska, jak ktoś mnie zna, a znam nami od wielu, wielu lat, to najpierw wymagałem od siebie, potem wymagałem od najbliższego środowiska, a dopiero potem od, od innych. Nie czuję się zobowiązany, inaczej nie czuję się uprawniony moralnie do pouczania innych, jeżeli w moim środowisku toleruję różnego patologicznego patologiczne zachowania. Przypomnę słuchaczom, że był pan radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego. W poprzednich wyborach, nie tych tegorocznych, ale w poprzednich, wpisie pan miał najlepszy wynik. A mimo to nie był pan usatysfakcjonowany z miejsca, które panu zaproponowano, i dlatego pan zrezygnował ze startu. Są sprawy godnościowe, które, które wymagają odpowiedniej postawy. Ja taką postawę prezentuję całe życie. Uważam, że naginanie karku wobec złoczyńców jest przede wszystkim demoralizujące dla środowiska. Ale pan mówi o swoim środowisku tak, o moim własnym, oczywiście. Że złoczyńcy? Tak. Złoczyńców, tak. To jest przymiotnik bardzo poważny. Jestem świadomy tego, co mówię. Mhm. Czy w takim wypadku, jak możemy mówić o dzisiejszym pisie, na przykład w Gorzowie? Jesteście mocno podzieleni y, także po wyborach, które, y, które, no powiedzmy, ten maraton wyborczy nie był łatwy dla pisów? Y, y, wszystkie, znaczy ja, ja, ja postrzegam sytuację obecną jako sytuację w pewnym sensie krytyczną. No i ona zaczęła się właściwie w związku z przegranymi wyborami y, parlamentarnymi decyzje, wiele decyzji poprzedzających wybory parlamentarne moim zdaniem było, było chybionych. Czyli? Na przykład? Mówi o układaniu list, na przykład chodziło o sytuowanie ludzi bez dorobku albo mizernym dorobkiem, nawet skompromitowanych środowiskowo niektórych, ewentualnie lokowanie na listach, a a, a, a zsuwanie w imię własnych, prywatnych interesów y, ludzi zasłużonych, y, popularnych, z uznaniem, z autorytetem y, na niższe pozycje, y, to musiało przynieść negatywne skutki, szczególnie w naszym regionie, w którym y, zdobywanie popul popularności czy zdobywanie poparcia politycznego jest niezwykle trudne, jeżeli chodzi o prawo i sprawiedliwości. Ideowość, czyli trzymanie kręgosłupa fundamentu wartości, z którymi szliśmy i do których przekonywaliśmy wyborców, jest niezwykle istotne. Ten wynik wyborczy, zarówno w wyborach parlamentarnych, potem samorządowych, pozornie, pozornie dobry. To jest efekt naszej własnej działalności. Tak to trzeba mówić, nazywać. No i, A gdzie pan i widzi te to nie błędy? Jest tak, że, że siła, To nie jest tak, że siła siła, siła opozycji czy siła oponentów naszych jest, jest, jest samoistna. Ona się, ona się nie bierze tylko z tego, że, że, że wyborcy popełniają błędy. No, trzeba szukać tych błędów we własnym zachowaniu. Czyli słowem, wystawiliście piłeczki yy, konkurencji. Wystawialiśmy piłeczki konkurencji. Konkurencja reagowała. My pozostawaliśmy wobec tego bierni. Nie wiem, z czego to wynikało, ale. Yy, no, w pojedynkę się nie da, nie da porządku zrobić. Za mało zrobiliście w Gorzowie, za mało co, co, co złego zrobiliście w, z punktu widzenia na przykład krajowego. Znaczy zrobiliśmy, 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 zrobiliśmy bardzo Gdzie dużo, te błędy, jeżeli, chodzi, jeżeli zrobiliśmy bardzo dużo, na przykład błędy zrobiliśmy w tym, że e, przez 8-9 lat byliśmy e, wiodącą siłą polityczną w regionie, e, która e, wlała w rozwój, w infrastrukturę w inwestycje, ogromne pieniądze i to nie zostało w odpowiedni sposób jakby wykonane politycznie. O to mam pretensję do liderów, bo, bo to oni decydowali o, od samego początku o tym i to nie zostało wykorzystane. Okazuje się, że z wyborów, na, z wyborów na wybory uzyskujemy gorsze wyniki, mimo oczywistych sukcesów dookoła, no I to jest odpowiedzialność liderów partyjnych. Pytanie, co, co dalej? Bo mamy e, teraz wybory e, w Prawie i Sprawiedliwości, także na tym pułapie e, powiedzmy tym najniższym, o, o, od najniższego w górę. Pan jest delegatem na kongres PiSu w Przysusze 12 przysusze. E, tak, mhm. października. Bardzo trudna nazwa. Bardzo tak. trudna nazwa. E, tam w ogóle o tych decyzjach to za, to za chwilę, ale te wybory, które przed wami. Co się stanie? Co, co, będzie, co będzie z Prawem i Sprawiedliwością od Gorzowa po województwo, po regiony i tak dalej, i tak dalej? Ja oczekuję, że po, tym, po kongresie yy, zostaną uruchomione mechanizmy, które przeniosą się oczywiście na, yy, na regiony i że w regionie do głosu dojdą ludzie, którzy nie mają bobranych życiorysów... Yy, nie są postrzegani jako bierni, mierni, ale wierni, tylko zaangażowani z potencjałem na, na zdobywanie poparcia. Że zmieni się sytuacja na, na tyle pozytywnie, że, że wyborcy, wyborców odzyskamy dla, dla Prawa i Sprawiedliwości w regionie, nie tylko w Gorzowie, dlatego że w najbliższym czasie. Szczególnie w obecnej sytuacji politycznej w naszym kraju, tego wszechogarniającego bezprawia, będą potrzebni ludzie z charakterem i czystymi życiorysami, bo tylko tacy mają zdolność do, do przyjęcia odpowiedzialności w naprawianiu państwa. Ja sobie nie wyobrażam, żeby w przyszłości do głosu mieli dochodzić i decydować o prawie i sprawiedliwości ci, którzy mają brudne ręce. Jeśli chodzi o, o kongres, to jest ciekawe, bo ostatnio taki dwugłos się wytworzył w Prawie i Sprawiedliwości. Są zwolennicy przyjęcia suwerennej Polski do dopisu i są przeciwnicy. PiS to wytrzyma jako partia, bo, bo chyba będzie, będzie głosowanie na tak, jak pan zagłosuje jako delegat. Ja będę głosował oczywiście jako delegat za przyjęciem, za, za przyjęciem suwerennej Polski. Tak, zdecydowanie tak, bo wyznaję zasadę, że przyjęcie suwerennej Polski to jest jednoczenie sił ideowych w Polsce podobnie myślących, czyli ludzi, z którymi przecież my współpracujemy tak na dobrą sprawę od, 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 od już tej chwili blisko 10 lat. No dobra, ale suwerenna Polska was nie oszczędzała. Premiera Morawieckiego kompletnie nie oszczędzali politycy suwerennej Polski w tej, w tej, wtedy, kiedy rządziliście. Nawet. No ale w tym, bilansie, w tym bilansie zysków i strat hmm. w wielu przypadkach suwerenna Polska miała rację akurat. I Jeżeli chodzi o te kwestie strategiczne dla Polski, gdyby, gdyby niektórych decyzji szczególnie w relacjach z Unią Europejską, rząd nie podejmował rząd w taki e, sposób premiera Morawieckiego Prawdopodobnie na finiszu naszych blisko dziewięcioletnich rządów moglibyśmy podnosić sprawy w sposób inny i nie tak dramatycznie skuteczny dzisiaj po przejęciu władzy przed Platformą Obywatelską. Ja jestem przekonany, że mogliśmy nawet te wybory wygrać. To, a, na przykład sprawa Funduszu Sprawiedliwości nie powinna być takim hamulcem. Moim w zdaniem fundusz, o nie, fundusz Sprawiedliwości to jest dęta sprawa od początku do końca. No, ale słyszał i... pan rozmowy y, ministra Romanowskiego? Bo które słyszałem... zostały nagrane. I tam... No, ale tam nic nie było się... w Ale tego się chyba. Gdyby pan nie słyszał pan, ja był... polityków Platformy, tak. którzy rozmawiają tak jak Romanowski. to co Ale by pan tam powiedział? nic nie było. Nie, a, a, a co powiedział Romanowski? No jak? No, nic nie wygrać nie powiedział, no. ma to i to. No, 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 ja teraz nie, nie pamiętam nie. dokładnie, tam, nie była była sugestia, tam była sugestia, że jakie mamy priorytety, zasady generalne, tak robią ministrowie. Ministrowie, którzy są na stanowiskach generalnych, czyli zarządzają strategicznie, Nawet... nie podejmują hmm. decyzji merytorycznych. Tam był, tam był regulamin, tam była komisja, tam były zespoły oceniające. Ja brałem udział, nie będąc jeszcze ministrem, mm -hmm. tylko wcześniej posłem, i pamiętam, y, wielu, wielu, oceniałem wiele projektów do realizacji i też mogłem mieć wątpliwości, bo na przykład szacowanie cen usług czy szacowanie cen zakupów było y, nie z tej Ziemi, kosmiczne niekiedy, wie pan, ale, ale... i byłem przeciwny przyznawaniu grantów, ale większość przyznawała te granty i to szło. No. Nawet politycy prawa i sprawiedliwości, także w regionie, protestowali przeciwko temu, że z, z funduszu wydaje się pieniądze i przy tym e, ocieplają swój, swój wizerunek politycy z Solidarności. No ale przyganiał kocie no, Jarosław Kaczyński <gry> tak pisał, że pan, no. w, 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 zwraca uwagę, że coś jest nie tak. A ja nie mam pan pretensji. uważa, że z funduszem jest wszystko czysto? Ja uważam, ja uważam że y, ksiądz jest absolutnie ofiarą, że to jest działanie polityczne. Ja stawiam za przykład w bardzo prosty sposób rzecz, którą podnosiłem publicznie: budowa szpitala w Zielonej Górze. Tam, za 100 milionów złotych, yy, firma, konsorcjum, które zmontowało się, miała wybudować dwa piętra więcej, dwa garaże podziemne a więcej, skończyło? a skończyło się tak, że konsorcjum zostało wyeliminowane. Marszałek dołożyła 20 milionów złotych, czyli do 100 milionów złotych, które tamto konsorcjum oczekiwało, że będzie zrobione, a zbudowano o jedną trzecią kubaturę mniejszą. I prokuratura to zignorowała, bo już, była, już był wiatr polityczny, już inny wtedy. Prokuratura zresztą ziobry zignorowała moje zawiadomienie i cisza nad tą trumną. Nikt w ogóle sprawy nie podejmuje, a to jest moim zdaniem oczywisty przekręt. No dobrze, ale dzisiaj Wy, przecież... Wybrano, wybrano wykonawcę bankruta, firmę zagraniczną, która odbiła się życiowo na tej, na tej inwestycji i nikt tego nie chce nawet ruszać. Takie nie? sprawy się nie przedewniają no. w tak krótkim czasie. Dlaczego dzisiaj Lubuski PiS nie prowadzi jakiejś takiej kampanii? Bo pan mówi o takiej sytuacjach... Lubuski PiS nie wsparł mnie w tamtym czasie, kiedy podejmowałem tą sprawę, no, ani w ani na zewnątrz, ani że, kierownictwo, y, więc y, nie spodziewam się, że te lubuski PiS podejmie takie kwestie także dzisiaj. No, z jakichś powodów tego nie robią. Z jakich? No, żeby może Sformacz nie był za bardzo znany. Nie no, y, rzeczywiście... Tego z czego... samego, z czego znany A jest od 30 paru lat. Może to pokazuje to, jak jesteście pokłóceni wewnątrz. Nie, nie jesteśmy pokłóceni, Ja nie mam specjalnie pretensji takich po ludzku do, do zasad, dlatego że, że ja o tych sprawach, które podejmowałem i na które się nie zgadzałem, także informowałem centralę i bez efektu. To jest oskarżenie. Wiem. Yy, chciałem zapytać jeszcze, jak pan ocenia, bo yy, trochę minęło, Trochę się wydarzyło. Mamy nowego wojewodę, nowy zarząd województwa. Pan to obserwuje i komentuje w, w, chociażby na X. A jak pan ocenia to, co się stało w tej lubuskiej polityce po wyborach samorządowych? No, ty, zdobycie, zdobycie takiej przewagi przez y, poprzednią opozycję jest y, tym, czego się można było spodziewać, bo... Y, czy jest konsekwencją tego, o czym, o czym wcześniej ewentualnie o czym wcześniej mówiłem, czyli e, odpowiednie zachowania, niewykorzystywanie szans, e, niezdobywanie punktów, e, nieinformowanie tak naprawdę, bo dzisiaj głównie to jest, to jest e, agresja informacyjna przekłada się na e, przecieki na do, dotarcie informacji o sukcesach również do, do wyborcy. Niech pan sobie zada pytanie, ilu polityków Prawa i Sprawiedliwości jest aktywnych na Twitterze na przykład? Ilu polityków Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo aktywnych na, na Facebooku? Facebooka nie obserwuje. Twitter X to Twitter... Marek Surmacz z Gorzowa. No, jest jeszcze jeden działacz, jeszcze działacz z południa i tyle. I cisza kompletnie. Ja nie znam poglądów mojego szefa partyjnego, ja nie znam poglądów liderów, ja nie znam poglądów posłów. Czasami Elżbieta Rafalska z, z punktu widzenia Parlamentu Europejskiego komunikowała o różnego rodzaju wydarzeniach, inicjatywach o swoich działaniach, zamieszane były wywiady, ale ja, ja nie widzę polityków radnych, ja nie ma ich na, na, w obiegu publicznym, informacyjnym przekazywanie informacji to jest też prezentowanie własnych poglądów. Ja nie znam ich poglądów na, na, różnych, na wiele kwestii bieżących, które się w Polsce dzieją. Czyli tak reasumując, to, to, to co się dzieje w polityce mogłoby być z, z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości bardziej dynamiczne, ale na no, razie nie ma no, nie ma reakcji, jeżeli wiadomo, że jak wygląda informacja, można fałszywą informację na temat człowieka rozpowszechnić błyskawicznie, używając mechanizmów dostępnych w obiegu informacji, i zaczyna funkcjonować w w społeczeństwie informacja fałszywa. Ona się ugruntowuje, z tego się buduje przekonanie, to się przekłada na, na głosy wyborcze no i, i, i wszystko jest jasne w tej sytuacji. No jeżeli... pan, bo, bo też mówi Pan o mechanizmach, które też zagrały przeciwko pisowi, bo wielu polityków partii mówi, że błędem było rozgrzebanie sądów, błędem było rozgrzebanie kwestii powiedzmy dotyczących kobiet e, i, i związanych w ogóle z kobietami. Nie, To nie były błędy moim zdaniem. Nie, nie, to nie były błędy. Znaczy, ja Błędne były reakcje na reakcję opozycji, bo w chwili, kiedy Aha. ewentualnie podjęto działania yy, yy, w sądach, to trzeba było być konsekwentnym. Nie, nie, ale. Yy, jeżeli... się, yy, jest y, czerwiec 2015 roku. Platforma wybiera trzech sędziów do Trybunału Konstytucyjnego i dwóch dodatkowo, co Trybunał. Zaczyna patologizować nie, co się, co Trybunał, trybunał. Yy, Profesora Rzepińskiego cofa, a co robi prawo i sprawiedliwość? Wysuwa pięciu. Znaczy odsuwa pięciu i wybiera pięciu nowych. Ale one, ale to wynikało już z kalendarza. Przecież Zaczęliście zabieg, się nie, zabieg, Też weszliście w ten mechanizm. Mógłby, nie, mówmy prawdę. To, co zrobiła Platforma latem 2015 roku, mimo ostrzeżeń prezydenta... Wybrała dwóch dodatkowo. Prezydenta Rzeczypospolitej tak. przed zaprzysiężeniem. Elektra. Tak, jeszcze Elekta. Uprzedziła... Chciała sparaliżować Trybunał Konstytucyjny, by w normalnym trybie praworządności wynikającym z przepisów nie można było wybrać ewentualnie sędziów dla przewagi w Trybunale Konstytucyjnym. Platforma wybrała trzech zgodnie z Konstytucją i dwóch niezgodnie. Tak. Co wytknął Trybunał Rzeplińskiego. Wyjście zamiast cofnąć dwóch, i wybrać dwóch dodatkowych zgodnie z prawem, co cofnęliście pięcioro. Bo całe działanie, cały akt był w złej I tu się mierze. zaczął I tu się zaczął problem. No, ale to, to, to nie my. Z to A później KRS. To nie my, to nie a my że wycofaliśmy. I, i, to nie my, i, że dzisiejsza... wycofaliśmy, tylko to my, że zapobiegliśmy patologizowaniu. I oni, pan no, pamięta, Nazarus po wyborach parlamentarnych 2015 roku, czy, no, tak, 2015 roku, Wszczęto awanturę o niepraworządnym postępowaniu PiSu, jak to platforma rozpoczęła przez te patologizowanie sądu. Ale yy, oddaliście władzę. Solidarnej Polsce dzisiaj suwerennej, jeśli chodzi o sprawiedliwość, i w sądach się nie polepszyło. Nie pozmniejszały się terminy bardzo mocno spraw, a bałagan został taki, że teraz właściwie nie wiadomo, czy nie. wyroki, które Zabrak są wydawane, zabrakło, będą zatwierdzone, Zabrakło czy nie. silnej ręki polityka stojącego na czele resortu sprawiedliwości. I teraz tego polityka Bo chcecie wziąć do siebie i rozgrzeszyć. Nie, zabrakło silnej ręki. Ja uważam, czas mówię, mhm. Nie były błędem podejmowanie różnych działań, tylko jak się mówi A, to trzeba powiedzieć B. Jak się podjęło działania reformujące wymiar sprawiedliwości, to wszelkie patologie i reakcje zbiorowe trzeba było natychmiast na to reagować. Zaangażowanie polityczne sędziów trzeba było na to reagować. Trzeba było pokazywać opinii publicznej, że to jest działanie sprzeczne z konstytucją. Nie pozwolić wmawiać opinii publicznej, że konstytucja jest łamana, bo nie była łamana. To było działanie w ramach uprawnień, ustaw. Dzisiaj ma Pan co? Prokurator generalny, prokurator krajowy mówi, że w ramach dekretu wymieniono prokuratora krajowego. Dekretu? Dekrety nie obowiązują w Polsce od czasu stalinizmu. Albo, nie, albo mamy matołów na stanowiskach. Najwyższych prokuratorów, albo po prostu, no nie wiem, jak to, jak to zdefiniować. No, no, jak to Skutek no? tego jest taki, że na przykład wczoraj, zdaje się, było zgromadzenie ogólne sądziów, sędziów Sądu Okręgowego w Gorzowie, które potępiło wybór Jarosława Dudzicza, byłego prezesa Sądu Okręgowego do Sądu Najwyższego, bo tak zdecydowało się. Wara zgromadzeniu, wara zgromadzeniu sąd, sędziów Sądu w Gorzowie do decyzji pan, wynikających z uprawnień hmm. ustawowych w uprawnionych organach. Ja mówię, tym... Wara temu zgromadzeniu. To jest po prostu polityczny pieniądz. Ale czy nie trzeba było po prostu zająć się reformą sądownictwa od tej strony takiej ludzkiej? Po prostu. Ale proszę pana, A, ale... się bić? Pamięta pan te zgromadzenia i te awantury sędziów pod sądami, te świeczki pod sądami, te w gorzowie również polityków i stojących razem z sędziami, protestujących przed decyzją ustawodawcy. Ale dzisiaj To jest bunt, trzeba było z tym sobie poradzić, a nie tolerować ten stan tylko rzeczy. Tylko z drugiej strony, wtedy było tak, a dzisiaj, z drugiej strony, sędziowie, którzy nie, nie popierają obecnej władzy też protestują. I też było proszę, przecież proszę pana, protesty ja uważam, Prawa i Sprawiedliwości Ja uważam, oni nie protestują przeciwko działaniom no ale robią obecnej to samo, władzy. Co zarzucacie przeciwko sensie. politykom Prawa i Sprawiedliwości, czyli inaczej uznających za decyzje polityczne. Bo im się KRS nie podoba. Zasiadają obok stalinowskich sędziów, synek, córek z awansu rodzinnego. Im się KRS dzisiejszy nie podoba. Musimy już KRS, kończyć. KRS został powołany na podstawie konstytucji. I każdy, kto mówi, że KRS. Wie pan, jedno powiem. Znaczy, każdy, kto dzisiaj wie, że Trybunał Konstytucyjny jest jedynym uprawnionym organem do wydawania orzeczeń o zgodności z konstytucją aktów normatywnych, mówi, że coś jest sprzeczne z konstytucją, to nie się puknie w ten pusty łeb. Bo on nie jest od tego, żeby orzekać o tym. Czy, czy Prawo i Sprawiedliwość, w ogóle ta ustawa o to, Trybunale Konstytucyjnym, bo musimy już kończyć, która wyłącza polityków w ogóle z tego procesu e, wejścia do Trybunału, bo dzisiaj umówmy się, e, posłowie, którzy chwilę wcześniej skończyli w Prawie i Sprawiedliwości kadencję, są sędziami Trybunału dzisiaj? Konstytucyjnego. Dzisiaj? No, no, znaczy wcześniej też no, byli. To też tak było. No, e, o, o co potem jest no. Tylko mówimy o tym konkretnym przykładzie. Czy pan by poparł czy nie? Pana, Ale ustawę musimy już pan, le, Szefowie partii w Niemczech z dnia na dzień stają się sędziami. No. Bo Dobry, taki by... mają układ w, 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 Nie taki układ. W Niemczech, bo proszę pana, co konstytucyjnie... ma piernik do wiatraka. No? Ale taki ma... Dobra, ja, ja no. nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że, że czy pan by poparł te zmiany, które są gdzieś na horyzoncie. Proszę proszę pana, krótką, przymiot, przymiot niezawisłości niezależności nie wynika z, z formalnego dekretu, czy dekretacji ewentualnie, czy przeniesienia formalnego na stanowisko. To jest w człowieku: albo się jest niezależnym, albo się jest niezawisłym, albo się nie jest. Pan natomiast, jest niezawisły i niezależny. Natomiast ja, ja staram. Się być krytycznym. Wobec <laughs> siebie najpierw, a potem pozostałym. Marek, z Prawa i Sprawiedliwość, dziękuję za to. dziękuję, kłaniam się. Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.